kochani, witam Was ponownie na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek, ale dziś porozmawiamy sobie o Marcinie Maciejczaku, czyli o zwycięzcy programu The Voice Kids, ale już trzeciej edycji. Jeżeli lubicie The Voice Kids, no to zostawiajcie koniecznie kciuki w górę i zapraszam Was do oglądania. Marcin Maciejczak. To nazwisko na pewno już teraz jest Wam dobrze znane, bo tak jak mówiłam, jest to zwycięzca ostatniego sezonu programu The Voice Kids. Była to już trzecia odsłona tego programu, także ewidentnie chłopak w młodym wieku osiągnął naprawdę duży sukces. Skoro wspominam tutaj o wieku, to wypadałoby zaznaczyć, że on ma dopiero 13 lat. I jak na 13 lat ma rzeczywiście niesamowity głos, którym od razu zauroczył właściwie wszystkich jurorów, bo każdy z jurorów programu The Voice Kids od razu się odwrócił, każdy z nich chciał mieć Marcina w swojej drużynie, ale jednak Marcin wybrał Dawida Kwiatkowskiego. To on był jego trenerem i to on pomógł mu przejść przez cały program aż do samego finału. Chociaż no wiadomo, jednak Marcin zawdzięcza to wszystko swojemu talentowi, swojej ciężkiej pracy, bo on już zaczynał się uczyć śpiewu w wieku 6 lat, dlatego od, słuchajcie, bardzo takiego młodego wieku już pracował na swój sukces. Zresztą mogliśmy go również podziwiać wcześniej w programie Mam Talent, gdzie zachwycił jurorów. Agnieszka Chylińska nawet się rozpłakała, gdy zaśpiewał piosenkę Zacznij od Bacha, którą wykonuje Zbigniew Wodecki, a właściwie wykonywał. Także bardzo Agnieszka Chylińska się wzruszyła i Marcin przeszedł dalej do kolejnych etapów, no ale niestety nie dostał się już do odcinków na żywo. Także tam mu trochę szczęście nie dopisało. Ale jak widzicie, nie poddał się, tylko spróbował swoich sił ponownie, no i The Voice Kids już się udało. Powiem Wam szczerze, że ja nie byłam zaskoczona, że Marcin wybrał właśnie na trenera Dawida Kwiatkowskiego, bo Dawid ma naprawdę olbrzymią rzeszę fanek, którego po prostu uwielbiają. I wydaje mi się, że Marcin może właśnie dlatego się zdecydował, aby jego trenerem był Dawid Kwiatkowski, bo no naprawdę ma duże szanse, aby zostać idolem nastolatek. Powiedziałabym nawet, że może niekoniecznie na tą skalę jak Dawid Kwiatkowski, ale może nawet na skalę Justina Biebera, który w oszałamiającym tempie zyskał po prostu całe rzesze swoich fanek na całym świecie. Dlatego wydaje mi się, że Marcin ma tutaj bardzo naprawdę duże możliwości, bo jest naprawdę przesympatycznym chłopakiem. Także wszystko przed nim, ma olbrzymi talent, no i w tak młodym wieku już całkiem nieźle zaczyna się odnajdywać właśnie w świecie show biznesu. Niestety, okazuje się, że nie będzie mógł reprezentować naszego kraju na Eurowizji Junior. Także jest to olbrzymia, moim zdaniem, strata, bo chłopak miał naprawdę bardzo duże szanse na to, aby może kolejny raz wygrać Eurowizję, aby Eurowizja Junior właśnie ponownie została wygrana przez zawodnika, który reprezentuje nasz kraj. No ale cóż, niestety Marcin musiał zrezygnować z udziału w konkursie. Zaraz po wygraniu programu przez Marcina ukazał się również jego pierwszy teledysk, bo właśnie jedną z nagród po wygraniu programu The Voice Kids jest stypendium. Wcześniej ono wynosiło 40 tysięcy złotych, teraz wzrosło do 50 tysięcy. Ale oprócz tego jest również możliwość wydania singla czy współpracy z wytwórnią Universal Music Polska. Pierwszy singiel Marcina nazywa się Jak gdyby nic. Piosenka została już obejrzana mnóstwo razy właśnie na YouTubie, także już przekroczyła nawet 1 000 000 i to w bardzo krótkim czasie. Dużo osób pisało w komentarzach, że teledysk naprawdę robi wrażenie. Ja jak go pierwszy raz wysłuchałam, to miałam w ogóle takie wrażenie znowu, jakby w ogóle tego nie śpiewał tak młody chłopak, tylko jakby to był głos kogoś starszego, kogoś bardziej dojrzalszego. Ale jednak to jego wykonanie jest bardzo wrażliwe, bardzo takie delikatne.
Jest to zaskakujące, że Marcin w tak młodym wieku już potrafi poruszyć tak wiele osób, śpiewając właśnie taki kawałek. I trzeba przyznać, że jest on dla niego idealnie dobrany, jest po prostu przepiękny i no, naprawdę wielu osobom się podoba. Także jak widać, w naszym kraju jest po prostu mnóstwo utalentowanych młodych ludzi, którym właśnie programy typu The Voice Kids bardzo pomagają rozwinąć skrzydła, bo jest to już kolejny uczestnik takiego programu, który moim zdaniem zrobi naprawdę oszałamiającą karierę i na pewno szybko o nim nie zapomnimy, bo pewnie będzie dalej właśnie się rozwijał, będzie jeszcze więcej tworzył, no i już teraz ma spore grono fanów, także z takim startem na pewno będzie mu się bardzo dobrze wiodło. Także życzę mu dalszych sukcesów, trzymam za niego kciuki. Wy, jeśli również trzymacie za Marcina kciuki, to dawajcie o tym znać w komentarzach. Zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli odcinki Wam się podobają. I do zobaczenia już wkrótce. Cześć!